Siemaneczko brodeczki, z tej strony oczywiście ja. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona, na którego was bardzo serdecznie zapraszam. Chciałbym was poprosić na samym starcie, żebyście tutaj zostawili suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem, bo mi to pomaga w dalszym rozwijaniu się na YouTubie. Jeśli chcecie, możecie wbić na mojego Instagrama i zostawić tam followka, wrzuciłem ostatnio tam zdjęcie, więc możecie zerknąć, jakie to jest zdjęcie. No i co? Osoby, które dawały mi itemki na ostatnich live'ach, wyświetlają się teraz na ekranie, więc pozdrawiam was bardzo serdecznie mordeczki i dziękuję jeszcze raz za te itemy. Osoba, która wygrała w poprzednim odcinku Super VIP-a, wyświetla wam się również teraz na ekranie. A jeśli chcecie wygrać w tym odcinku Minecrafta Premium, jedyne co po prostu musicie zrobić, to zostawić subskrypcję, łapkę w górę, no i fajnie, żebyście zostawili dzwonek oraz napisać w komentarzu swój e-mail, po prostu przez który z wami mógłbym się skontaktować. Zapraszam was także do sąbiacze, kurde, ja się zaplątałem. Oczywiście zapraszam was do wzięcia w udziału, do brania udziału w akcjach charytatywnych, żebyście tam cokolwiek wpłacali, bo fajnie jest, gdy ludzie do mnie piszą: ej Ząbiaczek, płaciłem tam 5 ziko na akcję charytatywną. Także no, bierzcie udział w akcjach charytatywnych. Jeśli chcecie tego teksturpaka, to 1500 łapek i wam go podaję do opisu. Także pozdro i miłego oglądania, siemanko. Dobra, i ja już tutaj sobie napisałem na czacie, do kogo mogę tapać na klepy, a mianowicie tutaj napisał ziomeczek z gildii Fryt o niku Bartosz Podłoga Podłoga i właśnie sobie jego wytypowałem. Czy zobaczymy, czy on jest sam online w gildii? Tak, jest, nikogo w sumie nie ma online z gildii od nich, bo pewnie ziomeczek jest na spawnie. No właśnie, ziomeczek jest na spawnie, tutaj może typek z gildii Mały. Info Mały, zobaczymy, czy ten właśnie ziomeczek z gildii Mały jest sam online. Tak, jest sam online typek z gildii Mały, więc może do niego po prostu zatepniemy. Bo jak widzicie, nie wiem, ludzie piszą na przykład na czacie do mnie, a nie akceptują. I nie wiem, po co ci ludzie właśnie to piszą na czacie, a potem aby zbędnie szukam tych osób, a nie chcą mnie tepnąć, no klepę. Zobaczymy, czy ten Damian ktoś mnie zaakceptuje. Halo, ziomeczku, jak już napisałeś na czacie do mnie, no to chociaż to zaakceptuj. O, właśnie, zaakceptował chociaż tą moją prośbę na teleportację. Wow, w końcu po, nie wiem, 30 sekundach i mnie tapnął jeszcze w jakiś swój kuboid. Siema Damian, siemano, Damianoci. Jakie to mam stręże? Mam tylko stręże jedynki, kurde, co przygotowałem, więc trochę lipa. Ale ten typek nie wiem, czy mnie widzi. Dobra, widzi mnie, bo mnie zaczął klepać. Jakbyście od razu pytali o teksturpaka, pewnie dałem wam info na początku odcinka, co info, z jakie info z teksturpaka, czy wam go podam, czy go nie podam. Więc jeśli ktoś chce teksturpaka, to wiecie, po prostu no info na początku odcinku i tyle. Dobra, lejty z tym gościem, zobaczymy, co on tutaj mu wyjdzie z tego typa. Mam nadzieję, że on tutaj nie ma żadnego stręża i nie jest zbyt trudny, w sumie on nie jest za dobry. Tylko pytanie, ile on ma koksów i czy ma stręża, bo nie widzę, czy on miałby stręża. Mam nadzieję, że oczywiście nie ma, ponieważ jeśli ma stręża, zaraz to jakiś magicznego stręża dwójkę rzuci, najprawdopodobniej zginę, bo ma przewagę nade mną w regence od koksa. Także, no kurde, tutaj byłoby dobrze go zabić. Ten gościu chyba nie jest jakiś zbyt trudny, bo nie jest jakieś siecie super elo, pro elo. Tutaj koks pipi jak ząbiaczek, już mu padła bania. Wow, dosyć szybko, chyba ten gość nie miał w ogóle naprawionego seta. I uwaga! Aha, jakby co zwiesiło mi Minecrafta. Wam pewnie też nagrywanie zwiesiło. Wam też pewnie nagrywanie zwiesiło. Aha, no to fajny ziomeczek, że tutaj się dobiera z Ender Chesta. Już myślałem, że mi wywaliło Minecraft, ale niestety mi go tylko... Stety mi go tylko ścięło, na szczęście. Więc okej, okay. Dlatego miałem taką chwilę zawiechy i wy też mieliście pewnie ścinkę na odcinku. No i właśnie, tak jak myślałem, typek nagle magicznie rzuci stręża. Więc ogarnąłem szybko, ale niestety mam low seta, a najgorsze jest to, że są to moje dwa ostatnie sety. Więc nie chciałbym tutaj od razu przy pierwszym typeczku zginąć z tymi setami, bo byłaby straszna lipa, że tak powiem. Przygotowałem sobie też dodatkowo rzucaki, więc ja może od razu tutaj rzucę rzucaki, żeby ten typek nie dobierał sobie tutaj jakichś koksów ani nic w tym stylu. Dobra, on nic w tych skrzynkach nie miał, ale też nie ma Ender Chesta, więc jest bardzo dobrze. I polizał jeszcze elegancko dwa koksiki, czyli ten typek się dobrał. Czyli on miał w Ender Chestie miał przygotowane koksy. Gdyby nie polizał, to bym padł, to bym 100% padł. Także mamy pierwszą klepę na tym odcinku zaliczoną. Jeszcze sobie tutaj go jeszcze raz zabiję i może w sumie zrobimy jakąś tutaj wbitę do tej gili. Zobaczmy, co oni mają tu ciekawego w skrzynkach. A porozwala mu to za to, że ten typek się tak chamsko, powiem szczerze, zaczął dobierać. Zaczął dobierać dobra, z tej koksy z Ender Chesta, tak? Jak taki Steve po prostu i tyle. No w sumie on był Steve'em, bardziej Alexem. No to za karę mu tutaj wbijemy do gildii. Tylko zobaczmy, co on tutaj ma jakieś itemasy. Tu ma jakieś dokopanie nawku. Znowu mi ścięło Minecrafta. Nie wiem, co się dzieje z moim Minecraftem, ale mi go aktualnie ścina. Więc dobra, biorę tutaj parę rzucaków i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy po prostu ma tu jakieś ciekawe itemki. W tym kuboidzie czy nic nie ma. Tu ma jakieś dokopanie nawku. Tu ma jakiś kolejny pokoik, więc zobaczymy po prostu, co on tutaj ma. Okej, okay. Czyli tutaj już ma na dole, ale nic z tego chyba. Tak, tu żadnych itemów nie ma.
Łe, to lipa, myślałem, że będzie miał tutaj coś chociaż może dobrego, ale nic niestety tutaj nie ma, więc gościu biedny, biedna gilia. Ale ma sety, żebyście tutaj nie mówili, że od razu setów nie zbieram. Dobra, pozbieram w takim razie te seciki. O, no i pięknie, no i będę miał sety na klepy dalsze do nagrywania odcinka tego późniejszego. I jakiś tutaj, co on tutaj ma? Myślałem, że to są kluczyki, ale to są te, nie pamiętam, jak się nazywa, to te pułapek. Dobra, miesiotek to się nazywa, zapomniałem jak to się nazywa, kurde, po polsku. Nieważne. Okej, i tu jest jakieś kolejne pomieszczenie do kopania nawku, także zobaczmy co tutaj jest. Ja sobie tutaj wezmę jeszcze i kupię od razu jump boosta. I okej, tu są kolejne skrzyneczki. Nie wiem, czy kiedykolwiek robiłem na te paniu od wbite rzucakami do jakiejś gili. Dobra, ten ziomeczek do mnie biegnie, czy nie biegnie? Ta. Ziomek sobie tutaj dobrał. Domeczek sobie tutaj dobrał. Ten, patrzcie, on sobie tutaj stręża mi rzucił, co jest grane? Typek mi rzucił stręża, co mi coś pokazuje? Aha, okej. On mi dał stręże, co? Ja pierdziele, nie, to jest niesamowite, że ja takich ludzi spotykam na te paniu. Ej, to jest niesamowite, pozdrawiam gracza Niku Damian. Kurde, wiecie co, ja mu chyba, że normalnie oddam te itemy. Trzymaj mordo, nie wiem, to chyba było twoje, to było twoje. Trzymaj stary, ja ci to normalnie oddam i idę na bazę, dobra. Ej, sorry, kurde. Wow, ci gracze po prostu są niesamowici na tym dragonie niektórzy. Niektórzy naprawdę zachowują się jak downy, ale takich graczy szanuję, więc no widzimy się przy następnej osobie, także pozdro. Naprawdę, miłe zaskoczenie. Możecie napisać w komentarzu hashtag Damian. To będziecie mieli większe szanse na wygranie Minecraft Premium. Pozdro. Okej, także ja tepam już tutaj do drugiej osoby na dragonie i sobie napiszemy do kogo mogę tepać na klepę. Zobaczymy na jaką osobę tutaj trafimy. I uwaga, uwaga. Czy ktoś tutaj napisze? Od razu pierwsza osoba, do której tutaj napisał Minecubow. Dobra, tepamy do Minecubowa, zobaczymy gdzie on mnie tepie na klepę. Kurde, właśnie z tego co patrzę to nie mam tutaj dodatkowego seta weku, więc sobie go wezmę od razu. No i pytanie czy ten ziomeczek mnie zaakceptuje. Dobra, zaakceptował mnie ten ziomeczek, więc elegancko. O kurde, jeszcze emeraldy muszę dobrać. Dobra, się tutaj nie przygotowałem absolutnie. Pytanie gdzie ja teraz jestem? Aha, jestem w jakiejś, nie wiem, nogach, kwosie? W czym ja jestem, kurde? Aha, jestem w jakiejś beczce, no to nieźle. Nie mam niestety przy sobie rzucaków i nie dobrałem dodatkowo koksa, więc no nie wiem, jak ja tutaj tepnąłem jak jakiś paralityk, że tak powiem. No i chyba będę musiał stąd uciekać, że tak chyba lekko mówiąc ujmę. Bo ten ziomeczek ktoś czuje, że mnie tutaj zabije, chyba że jakimś cudem poliże, no właśnie. Tak mówię, że chyba że jakimś cudem poliże. I teraz jakaś szybka akcja, wyperowałem stąd? Ta, wyperukowałem stąd, dobra, pasuje. Dobra, niby wyprowokowałem stąd, ale pytanie czy ten typek nie znajdzie. Wiem, pewnie znajdą się coś ludzie, którzy napiszą w komentarzach, że no zombiaczek wyperował się tutaj dwoma perłami. Wiem, żebym wyperował tutaj dwoma perłami, ale jestem noobem i tego nie zrobiłem. Lekko mówiąc. I ten typek tutaj do mnie biegnie. Nie gadajcie, ten typek tutaj do mnie biegnie. No i patrzcie co za pies typa, ja pierdziele. Co za kurde, to są psy z tych ziomków. No co za kurde pajacy największe, nie? Ja pierniczę, naprawdę, co za pajac z tego typa to jest. No i co jest, lamusie? Co za kurde bez kitu, naprawdę. Śmiecie największe. Jak można być takim pasożytem, że tak powiem, no. Lol, nic nie potrafi typeczek zrobić sobie w gierce. Jak tepam do niego, to liżę sobie koksiura. A teraz, to nie wiem, wbija tutaj, kiedy ma przewagę tylko i wyłącznie, no to nieźle. Śmiesznie było, gdyby ten typek też tutaj polizał, ten drugi z jego gilli. Byłoby dosyć zabawnie, tylko pytanie, kto zjadł pierwszy koksa, ja czy on? Ajajaj, niestety nie polizał. A najprawdopodobniej ja policzę przez to, że mi właśnie bania pada, no i buty i niestety zadałem od największego pasożyta na tym świecie, więc widzimy się po prostu. Napiszę mu na PW, jesteście beznadziejni. Dobrze myślę? Beznadziejni, tyle w temacie. Dobra. Widzimy się przy następnych osobach. Pozdro. Bo widzicie, że ludzie są słabi. Niestety. Okej, także ja tepam już tutaj bodajże do trzeciej osoby na tym odcinku, więc sobie napiszemy standardowo do kogo mogę tepać na klepę. I zobaczymy jaka tutaj osoba napisze, że do mnie. I jak widzicie tutaj koło mnie stoi koksy, bo przed chwilą dawał mi tutaj siłki, bardzo potrzebowałem je, więc bardzo dziękuję ci koksu i cię pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. Dzięki za te strężyki, które mi wszystkie dałeś. I tutaj ziomek napisał Łukasz MC. Łukasz MC napisał, że do mnie. Także tepamy do Łukasza MC. O kurde, koksu mi tutaj rzuca jakieś emeraldy, co w ogóle koks robi? Sorry stary koksu, dzięki bardzo. To chyba dla was, to chyba specjalnie dla was te emeraldziki. Dobra, gościu mnie tepa, także lecę sobie od razu do niego. I będę miał tutaj
8 sekund regenki, znaczy regenki, 8 sekund strężyka, tylko ja tutaj jestem w jakimś kuboidzie, no i pytanie, gdzie jest ten ziomeczek? Ja sobie może dobiorę od razu tutaj więcej rzucaków i będzie może znowu jakaś wbita, kurde, wiecie, odcinek Stepania to niby wbita do gildii rzucakami, tylko gdzie jest ten typek? No właśnie, pytanie, po co ten ziomeczek mnie tepnął do swojego żółwika? No skoro mnie tutaj tepnął, to ja muszę się jakoś stąd wydostać, ale jest, jest ten ziomeczek. Zjadłem koksa w dobrym momencie, bo tutaj jest strężyk 2 i coś mi się wydaje, że tych typów tutaj będzie niestety, ale więcej. Dlatego ja od razu tutaj przygotuję rzucaki, wezmę je na pasek. No i lecimy z nimi w tango. Więc mam nadzieję, że ten gość jakoś tutaj jakiś ten poli, że to jest strężyk? Strężyk 2, dobra, strężyk 2 jest, myślałem, że może jakaś strężyk 1 jest. I pytanie, kiedy temu ziomkowi się kończy koks? No z tego co mi się wydaje, że powinien mu się zacząć, kończy ten koksik. No i właśnie o tym mówiłem, że może ziomeczek polizał, poliże i sobie polizał typeczek, więc jest elegancko. I ja, żeby te typy tutaj nagle nie tepnęły do mnie, nie tutaj nie zacipały, spróbuję stąd od razu uciec. I nie wiem czy widzieliście, ale widzieliście taki piorun. Typek tutaj stepnął na bazę i ja akurat go wysadziłem rzucakiem. No to nieźle, także nie wiem, trzeba jakiś nowy odcinek wymyślić. Tepanie i wychodzenie z gildii, chyba na to wygląda. No i patrzcie, fajny kuboid w ogóle mają te ziomki, także bardzo szybka akcja tutaj poszła przy tych typach. I się jeszcze dodatkowo zbugowałem w o, dobra, odbugowałem się już w klocku. Niestety takie bugi Minecrafta, że wiecie, bugujecie się programami w Minecraft ten, no, wiecie o co mi w każdym razie chodzi. No i co nie mają tutaj za kuboid? No tu mają bacona jednego, czy nie wiem, czy może tutaj, nie, chyba... Chyba, nie, nie, myślę, że szkoda, nie, nie będę wbijał, szkoda mi rzucaków na tą gilię, bo w sumie i tak pewnie nic ciekawego nie mam w kuboidzie. A jest to poziom 56, więc nawet nie mam tyle rzucaków, żeby tu wbić, więc po prostu może zapiszę sobie te kordy tutaj jako gilia do przebicia na jakiegoś live'a czy coś w tym stylu, więc zapisujemy. No i widzimy się już przy następnej klepie, jeśli do kogoś tepnę, więc pozdrawiam, no i zaraz wracam. Także ja tepam już tutaj do czwartej osoby na tym odcinku. No i mam nadzieję, że tepnę teraz może do jakiegoś tutaj pro elo koksa, najlepszego gracza na świecie, tak żeby mnie zabił, pokonał, ale nie w nogach, tylko w jakiejś normalnej klepie. Także napiszę mnie sobie standardowo, do kogo mogę tepać na klepie. Jeszcze tutaj jakiś ziomeczek do mnie pisze, czy mam na ser swagera, napiszemy mu nie, nie mam. Napiszę mu nie, nie mam. O, w grupek D. Niech tak będzie, także zobaczymy, kto tutaj napisze do mnie. Czy ktoś napisał w ogóle do mnie? Nikt nie napisał, że do mnie. Kurczę, nie, no napisałem chyba na czacie, że do kogo mogę tepać na klepę. Nikt tego chyba nie zauważył na czacie, więc unlucky, że tak powiem, więc no. Pamiętajcie o tym, żeby, mogę w tym czasie, kiedy będę tutaj, zanim napiszę kolejną wiadomość, pamiętajcie o tym, żeby wspierać akcje charytatywne, które macie linki w opisie. Ja bardzo się cieszę, kiedy ludzie mi piszą, że no, sobie wpłaciłem, kurde, 5 zł, nie stać mnie więcej, ale wpłaciłem tyle. Ja wtedy naprawdę widzę, że ludzie jednak mają odrobinę serduszka, więc pamiętajcie, że wpłacać, bo kiedyś dobroć wam się wróci, a czasami nawet szybciej niż wam się wydaje, więc no. Także dobra, tutaj Xnexonek napisał, że do mnie. Zobaczymy, czy pan Xnexonek mnie zaakceptujesz bez zbędnego tutaj gadania. Pan Xnexonku, czy pan nie zaakceptuje? Halo, halo, dobra, zaakceptował mnie ziomeczek, także mam nadzieję, że mnie tutaj nie tepnie w żadne nogi, czy coś w tym stylu. Mam przygotowane 4 rzucaki. O, jestem na kuboidzie. No i pasuje, jestem na jego kuboidzie tutaj. I on od razu wpadł do fosy. Dobra, przeżył, więc ja skakuję za nim. Przydałbym się strężyk od razu. No właśnie, mam od razu strężyka. No i lecimy za Xnexonkiem. Czy ten ziomeczek się ze mną będzie klepał? Tak, klepie się ze mną. Ja tutaj może wezmę lepiej na pasek knoczka. Nie wiem w sumie po co, bo mi się nie przyda ten knok. To jednak go zamienię po prostu na strężyka. I najgorsze to, że rzuciłem sobie stręża jeden niestety. Ale ten typek ma tutaj jakieś lagi. Nie wiem, czy nie chcę chyba bić. Nie chciałbym go bić na tych lagach, ale... Ale... Odlagowało go? Chyba go odlagowało tego ziomka, więc... Halo, halo, panie Nexonku, gdzie pan ucieka? Panie Nexoneczku, halo, pan tu wróci do mnie na klepę, ja się z panem chcę bić. To pan mnie tutaj zaprosił na klepę. Pan napisał do mnie, zaakceptował mnie pan. To pan mnie stąd nie wyprasza tak niekulturalnie. Halo, halo. Pan tutaj poczeka, że ja sobie sam stąd wyjdę, jak pana tutaj pokonam. Dobra, on będzie uciekał punchem. Najlepsze jest to, najlepszym moim tutaj... No po prostu najlepszym... Najlepsze to jest w tym, że po prostu ten ziomeczek nie ma żadnego wejścia do kuboida, więc nie ma jak on mi po prostu uciec, więc będę go musiał bić do końca. I ten ziomeczek sobie polizał. No nie, on miał jakieś lagi, ale... No... Ziomek sam napisał, że do mnie tepaj na klepę, no to... No właśnie, sam do mnie napisał. W ogóle mam 99 zedów i 280 kili. Ciekawe, czy mi się uda do końca edycji dobić 300 kili i 100 zedów. Nie no, 100 zedów to mi się na pewno uda nabić najprawdopodobniej nawet ponad 100 deadów, ale czy 300 kili? To już nie jest takie pewne, bo tak w sumie łatwo nie jest do końca zabijać, więc co, widzimy się, nie wziąłem koksów, XD. Tepaj po itemy. Napiszę mu tepaj po itemy, ale napiszę tak, szybko tepaj po itemy.
Ziemeczku, szybko do mnie tepaj po itemy, także damy tutaj Nexonkowi itemy, bo jak widzicie ja tepam do ludzi, zabijam ich, ale bardzo, bardzo po prostu szybko potrafię im oddać itemy. Nexonek. Fuck. To twój kub. No dobra, unlucky. Dobra, niestety będę musiał dać coś ze swoich itemów, więc ja pójdę na bazę i napiszę do tego ziomka, że teraz do mnie tepaj. Czekajcie, bo usunął mu itemki, no właśnie, czekajcie. Sorry, że tak przedłużam okretę, no ale chcę wam pokazać jego daj temu typkowi itemki, więc napiszę szybko tepaj po itemy, napiszę mu tak, tepaj po itemy. Więc widzicie to na odcinku, dobra, tepa cep i po prostu oddam mu coś ze swoich itemów. Może po prostu przez takie coś, jak sobie tutaj daję ludziom itemy, trochę się przedłuży ten odcinek, bo wiecie, ja się sam nagrywam takie zawsze trochę dłuższe odcinki. Więc dobra, myślę, że mogę mu tutaj rzucić jednego lub no dwa seciki mu rzucę. Myślę, że będzie w miarę w porządku, bo ja też zbyt dużo tych setów i tak dalej nie mam. No i mogę mu tutaj jeszcze trochę rzucić koksików, więc pamiętajcie, dzielcie się z innymi ludźmi, bo czasami wam się to zwróci, więc no. Widzimy się już przy następnej osobie, pozdro. Także ja czepam już tutaj do ostatniej osoby na tym odcinku, a mianowicie sobie standardowo napiszemy tutaj do kogo mogę tepać na klepę. Tam widzieliście, jak tutaj przelatywałem przez te wiadomości, ale to były właśnie osoby, do których próbowałem tepać, ale niestety oni mnie nie akceptowali, no i musiałem znajdować nowe, więc no próbuję tutaj tepnąć po raz, nie wiem, który w sumie, ale no to próbuję. Dobra, także tepam tutaj, myślę, że do Kacpe. TPA Kacpe? Chyba Kacpi PL, dobra, Kacpe PL, niech tak będzie, zobaczymy. O, od razu mnie zaakceptował, dobra, czuję, że to będą jakieś ostre nogi, coś mi się tak wydaje. Mam przy sobie 4 rzucaki, jednak to nie są nogi, ale jestem gdzieś tutaj tepnięty w jakieś, kurde, pomieszczenie, wiecie, w jakieś tutaj podziemia i tak dalej, nie wiem w sumie, gdzie to nawet jest, czy to jest ich kuboid, czy nie? Nie, to jest chyba na losowych kordach, okej, to jest na losowych kordach. Z tego co widziałem, tam jakiś ziomeczek był. No właśnie, to jest jakiś ziomeczek, o niku kryzio. Czy ten typek fajnie był, gdyby ten typeczek od razu sobie polizał? On mi pokazał sojusz, czy on... Aha, okej, dobra, to... Czy on chce 1 na 1, czy nie? Nie, dobra, jednak nie chce 1 na 1. Myślę, że chce 1 na 1, ale jak nie chce 1 na 1, to bijemy się w takim razie 2 na 1, może uda mi się tutaj któregoś zabić, chociaż w to bardzo, bardzo wątpię, bo wiadomo jest 2 na 1, jeszcze oni obydwoje mają po strężach dwójek. W ostatnich dwójkach, więc na pewno mi się... O, a jednak mi się uda kogoś zabić. Ja nic nie mówiłem, jednak mi się udało zabić ziomka, sobie polizał koksika, więc był pyszny koksik jedzony. Więc to jest chyba naprawdę, ludzie, jakiś dobry odcineczek, bo nie wiem, czy zginęłem w tym odcinku. Chyba tylko raz zginęłem na początku, co tepnąłem do ziomka i mnie zabili w tych właśnie takich śmiesznych nogach na samym starcie. A ten typek pada umowania. No i nie polizał niestety. Kurde, a niewiele akrowało, ale zginął, także... Szybka akcja była. Na sam koniec odcinka jeszcze tutaj stręczę z tych ziomków mam, no i będzie elegancko, także co po prostu. Dzięki mordeczki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że każdy zostawił tutaj łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a jeśli dotarliście do samego końca odcinka, to napiszcie w komentarzu hashtag koniec i na pewno pomoże wam to w wygraniu premki, znaczy pomoże. No, będziecie mieli większe prawdopodobieństwo, będę patrzył w te komentarze, czy po prostu ktoś napisał hashtag koniec i tyle, także no, Kacpe. Jak chcesz, to tepa. Dobra, o widzicie, ten ziomeczek jeszcze do mnie tepa po itemy. No to dam mu też itemy, niech sobie pozbiera te itemy, ziomeczek. Mi tam wystarczy, bo ja dostaję od widzów. To ten ziomeczek niech sobie pozbiera. Dobra, pozbierał sobie itemki, wsiąknął jak kurde, jak odkurzacz. Więc co, ziomeczku. No i jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i widzimy się w następnych odcinkach, także do zobaczenia. No i jelko.